A my witamy w naszym centrum dowodzenia. Kolejny dzień, który nas zbliża do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo dużo pytań od was. Już odpowiadamy między innymi, że możecie nas wesprzeć już teraz. Wpłacam w osp.rg.pl SMS pod numer 75565 z dopiskiem serce. Skarbonki, które wchulają bardzo mocno. Aukcje w osp.rg.pl. Licytacja najbardziej hojnych darczyńców. Puszki stacjonarne w sklepach. Aplikacja mobilna 30. finału. Wszystkie także pytania o ten moment tego naszego finału. Kierujcie, czy to będzie do strażackiego, a więc pytania od pokojowego patrolu. Czy macie ze świata, to do Olgi. Olga odbiera wszystkie te angielskojęzyczne, także pytania, żeby do nas szło. Pamiętajcie o naszych aukcjach. Na naszych aukcjach, gdzie mamy naszą piękną kartę, złotą kartę, już biegnę do was, żeby wam pokazać. Złota karta. Oprócz złotych serduszek licytujecie. To jest absolutnie symboliczna złota karta, a ja biegnę do naszego działu medycznego, bo także chcę wam przypomnieć naszą walkę z COVID-em, czyli Dzidzia powie wszystkim państwu, przypomni, że fundacja natychmiast włączyła się do walki z COVID-em i wydała na to poważne pieniądze. Na COVID wydaliśmy, proszę państwa, około 70 milionów złotych. Kupiliśmy 1883 urządzenia. Wsparliśmy w ten sposób 467 szpitali, 417 DPS-ów, 60 zakładów opiekuńczo-leczniczych i 23 hospicja dziecięcy. A ja przy okazji tutaj patrzę, że dział medyczny, czyli dziewczyny, które pracują razem z dziećmi, to jest protokół odbioru, kiedy kupujemy sprzęt, kiedy później każdy ten sprzęt musi przejść taki odbiór i to jest bardzo ważne, bardzo istotne, także szkolenia, a gong przypomina mi o tym, abym także ja państwu powiedział, dziękuję wszystkim seniorom, którzy nas wspierają. 5 finałów poświęconych dla seniorów, między innymi 16 000, 13 642 urządzenia, 8289 łóżek. To jest tylko cząstka naszych zakupów. Pamiętajcie także, że nie tylko nasze złote karty telefoniczne, złote serduszka, wszystko to projektujemy my, a ja zapraszam was na materiał o COVID-zie, czyli naszym wielkiej pomocy, którą dzięki wam mogliśmy zrealizować. Pomagamy i to bardzo skutecznie. Gorąca herbata zawsze się przyda, tym bardziej gorąca herbata na placu Defila, gdzie będziemy razem z wami pod Placem Kultury. Przynajmniej tam będzie ogromna, wielka zabawa. Przypominam także dla formalności, te nasze złote karty są numerowane. Są numerowane od 1 do numeru 100, a więc play. Bardzo dziękujemy, że trzymamy się tych kart. Przecież niby tych kart nie ma, ale także można ją wybić i włożyć sobie do telefonu. Nie róbcie tego, moi drodzy. A ja tylko chciałem się zbliżyć do niesamowitego, pięknego gadżetu, który także będzie licytowany, czyli plakat Warszawa. Te plakaty zrobiły furorę. Są po prostu piękne, bo to jest grafika dla mnie przypominająca lata 30, więc taka najpiękniejszy okres naszych plakatów, lata 30, 50. I tutaj mamy podpis pana prezydenta. Także pozwoliłem sobie obok złożyć mój autograf. Tak wyglądają licytacje. W związku z tym pamiętajcie, aby licytując, każdy będzie do naszych licytowanych rzeczy otrzymywał czapeczkę, bardzo kolorową czapeczkę. Te czapeczki zrobiły furorę, a my tutaj przy naszym stole, który jakbyście spojrzeli z góry, jest w kształcie mapy Polski. To pokazuje, że gramy wszędzie. 1633 sztaby. Oddaję wam kartę, żeby nie zginęła. 1633 sztaby. 120 tysięcy wolontariuszy. Gramy na całym świecie. Nie ma miejsca, gdzie byśmy, nie ma kontynentu, gdzie by nie grała orkiestra, czyli my, czyli Polacy, czyli wszyscy razem. A ja się tutaj pytam także działu medycznego, czy będziemy mieli wizytę lekarzy w studio, czy będziemy mieli wizyty ekspertów, żeby rozmawiać o tym, na co będziemy zbierali pieniądze. Tak, oczywiście. Przede wszystkim będziemy mieli dwóch ekspertów z Warszawy i z Poznania, którzy będą mówili o głównym naszym temacie finału, czyli o okulistyce dziecięcej. Będą również eksperci, którzy podsumują poprzedni finał, czyli laryngologię. A więc bardzo dziękujemy i także wam dziękujemy. Bądźcie razem z nami jutro o tej samej porze. Cześć, siema!